Druga za to jest młoda, piękna i utalentowana. Nie mają kompleksów. Polska to dla nich za mało. Nasze studio też. Dlatego będę je zapraszała po kolei. Jest bardzo grzeczna. Każdy w Polsce słyszał, jak mówiła dziękuję bardzo. Thank you very much. Zapraszam, Margaret. Po tym programie przede wszystkim oczekuję fajnej rozmowy. Szczerej i konkretnej. Rozmowy o muzyce, o tym, co robię przede wszystkim, a nie o rzeczach mniej istotnych, aczkolwiek rzeczach, które bardzo często chcemy wiedzieć. Chciałabym porozmawiać przede wszystkim o mojej pracy. Margaret. Thank you. Thank you very, very You're much. You're so welcome. For joining the studio. Is this your dress? Oh, it's your not design. Mine. It's no, not at all. No? No. Okay. But you look lovely. Oh, thank you so much. How are you today? I'm great, thank you. How are you? No to widzę, że już w tym jest okej. Już możesz dalej zawojować świat. No to zobaczmy, co stało się do tej pory. Często mankamentem polskich piosenek jest brak doskonałej produkcji. A te utwory Margaret brzmią, jeżeli nie światowo, to na pewno europejsko. Ważne są koncerty, występy na żywo. Jak sobie poradzi poza pracą w studiu, gdzie nie ma tej wielkiej roli producenta. Także czekam z niecierpliwością, no ale oczywiście trzymam kciuki za powodzenie. No to popatrz, już jest cały świat otworem, tak znakomici krytycy muzyczni wypowiadają się o tobie z uznaniem. Ale to przecież wszystko zaczęło się bardzo wcześnie, bo u ciebie się wszystko bardzo wcześnie zaczyna. Ja nie wiem, 2 lata miałaś, jak chwyciłaś za saksofon, czy 1,5 roku, nie, powiedz. Nie, no jakoś tak z 10. No, z 10? Nie, chyba nawet 11, 12. I wszystko przez tą śmietanę, bo jechałaś po śmietanę rowerem i upadłaś i coś sobie zrobiłaś z noskiem i już nie mogłaś grać na saksofonie. I już wtedy nie mogłam grać na saksofonie, tak. A to ci się śni czasami, bo to jednak to traumatyczne przeżycie. Nie, ale ja też zdecydowanie od samego początku też wolałam śpiewać, więc to, że tak się przytrafiło, to... To właściwie dobrze się złożyło. No, troszkę tak. No bo ty już wtedy uporczywie jeździłaś, wlokąc tą swoją biedną mamę na wszystkie możliwe festiwale i konkursy. Właściwie zaczęłaś, jak miałaś 12 lat, te uporczywe odwiedzanie konkursów. To prawda, ja w ogóle zawsze byłam po wsi nogą i jak mieszkałam w Ińsku, to jeździłam do Szczecina, który jest oddalony 80 km od właśnie Ińska na lekcje śpiewu, a jak już się przeprowadziłam do Szczecina, to jeździłam do Krakowa. Tak. No to wiesz, mamy dla ciebie niespodziankę, bo to jest jeden z tych konkursów i za chwilkę siebie zobaczysz. Bardzo prosimy. Zapraszam Małgosię do nas. Dzień dobry. Dobry, witam. Nazywasz się Małgosia Mroży, tak? Tak. Choćbyś odszedł z miasta, będę czekać tu, tak jak wierna gwiazda. Będę czekać tu. Ale śmiesznie. Ale słodka dziewczynka. To ile miałaś tam lat? Tak, nie dokładnie. Pamiętam. 7. Nie, nie, 12. No, tak z 13. I czysto śpiewałaś, naprawdę. Pani Stenia miała chyba jakąś lekką łzę w oku. Skąd ten old school? I skąd uznanie i takie różne fajne wypowiedzi, które czytałam właśnie w stosunku do tych gwiazd dawnej dla ciebie epoki, szczególnie Grażyny Łobaszewskiej. Oj tak, szczególnie Grażyny Łobaszewskiej. Dla mnie to jest taka artystka no taka stuprocentowa. I ja nie wiem, ja zawsze po prostu chyba też przez to, że wychowywałam się w małej miejscowości, nie miałam też dostępu do czy do MTV, czy w ogóle do sklepów muzycznych. I jak tak naprawdę słuchałam tego, czego słuchali moi rodzice. Więc dlatego ta właśnie Grażyna Łobaszewska bardzo mocno. Ale też dużo innych wykonawców. Ale bardzo mi się podobało, gdzieś powiedziałaś, że ona mądrze interpretowała teksty. Tak, no, ja mam to wrażenie, super spostrzeżenie jak na Tak, ja mam wrażenie, osobę. Że pani Grażyna
to nie jest to, że ona wychodzi i po prostu pięknie śpiewa i ma przepiękny głos, tylko ona opowiada, ona czyta książkę i to jest dla mnie niesamowite. No ale też miałaś okazję ją poznać, bo byłaś na warsztatach, tak. Prawda, które ona prowadziła. Tak. I to wszystko, ta twoja uporczywa praca, kroczek po kroczku. Tak. Jestem pełna podziwu. A czy wtedy już wyobrażałaś sobie siebie za jakiś czas, że właśnie będziesz sławna, że będziesz gwiazdą? Czy to raczej inaczej widziałaś, w innej perspektywie? Ja zawsze siebie wyobrażałam śpiewającą i zawsze wiedziałam, że muzyka będzie tym sposobem na życie, ale nigdy nie wyobrażałam sobie w tym miejscu, w którym jestem teraz. Zawsze wiedziałam, że to będzie muzyka. Nieważne, czy będę śpiewała w chórkach, czy tam, zawsze była ta muzyka. No ale też musiałaś na przykład szlifować język angielski. Tak. Przecież on tak się sam nagle nie zrobił, prawda? Tak. No i kiedy nastąpił ten okres taki głównej... strasznie późno. No, późno. Strasznie późno. Ja poszłam do liceum właśnie z tego Ińska do tego Szczecina i nie wiedziałam, co znaczy hef. I to było już troszkę później. I że jest hez jeszcze. I że hez to w ogóle dajcie spokój. Straszne rzeczy. I jest jeszcze have done i coś tam. Strasznie trudne rzeczy. I tak I naprawdę have wtedy... been doing, nie chcę cię martwić. W ogóle już nawet nie chcę o tym myśleć. Ale i wtedy tak się mocno zaparłam i zaczęłam się dosyć ostro uczyć tak angielskiego, ale tak naprawdę ten angielski... Najbardziej mi pomogło po prostu rozmawianie i komunikowanie się oraz czytanie książek po angielsku. Może masz po prostu też dar, wiesz, tak bywa. Tak dobre bywa. Ucho, no i ten słynny upór. Ale teraz chwilkę poświęćmy Grażynie Łobaszewskiej w twojej interpretacji na uroczystości Wiktorów. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, bo my... Prawdy nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat. To chyba pierwszy raz słyszysz tak, to wykonanie tak, i w ogóle tak. Widzisz ten cały tłum wspaniałych ludzi. No. Jak? No to było w ogóle ten... Czysto wykonane? Ten występ na tych Wiktorach to było niesamowite przeżycie dla mnie, bo to występowałam już i na większych też scenach, ale osobistości, które tam były, to było zawsze tak, że ja właśnie byłam tą osobą, która je oglądała przez telewizor, czy gdzieś tam na koncertach i nagle się okazało, że ja dla nich śpiewam. To było niesamowite. No. Troszkę nic nie pamiętam z tego, dlatego się cieszę, że mogę to obejrzeć, bo coś mi się zaczyna przypominać. No bardzo to dobrze wyglądało z mojego punktu widzenia, bardzo czysto wykonane. Tak samo jak i ta szansa na sukces, więc gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy to ty śpiewasz, a nie jakieś instrumenty. Komputery to ja. Komputery, no to są dwa żywe dowody. A teraz taka produkcja z właściwie ostatniej chwili. I chyba Marek Sierocki trochę też to miał na myśli, wspominając o tym, że masz znakomitych producentów. To jest o mnie się nie martw. A no tak. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. A jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. A jeśli chcesz wiedzieć, same zmartwienia tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. No to wynika z tego, że ty się robisz jakąś specjalistką od odświeżania znakomitych przebojów polskich. Tak. No bo jeszcze przecież param papa. Param parum papam pa, no tak, tak, tak. Ale parum papum papum pam papam pa, czyli piosenka Wasted to piosenka tak naprawdę zaczerpnęliśmy tylko taką małą frazę, czyli to paparapa z piosenki Edyty Piechy. A cała piosenka została dopisana od początku, więc... Ale zresztą jeszcze warto zawsze powtarzać, choć już chyba mówiłaś o tym kilka razy, że mieliście zgodę autora piosenki, pana Borisa Patiomkina, na wykorzystanie tego utworu, bo mówił, że Polsza to Polsza, tak. Хорошо. Хорошо i że zobaczył, słuchał, powiedział, że dobrze. No to faktycznie pracujesz z prawdziwymi fachowcami, bo o wszystko zadbali. No to Margaret, stało się. No, jesteś znana. Okej. Okay. I co, i tak od rana już wiesz, że jesteś znana? Jestem znana od rana?
Jestem znana od rana? Nie, ja w domu jestem w ogóle nieznana. Domu to tam. No tak, no ale już wiesz, koncerty, zaproszenia, gotowość, świadomość PR-u, to już powoli, rozumiem, układa ci się w głowie. Tak, staram się podchodzić do tego mocno profesjonalnie. I co ci się podoba? Różnie. Są miłe odcienie, czy też... Są miłe i są niemiłe, chyba jak wszędzie. Miłe to oczywiście przede wszystkim muzyka i przede wszystkim dla mnie koncerty, czy nagrywanie w studiu. Wszystko to, co jest związane z muzyką. Ale są też te niefajne odcienie. Oczywiście te niefajne bardzo nas interesują. Oczywiście, ale one to nie ma o czym gadać. No. Ja czuję, że ten internet i tak dalej, to w ogóle nie ma o czym mówić. Troszkę tak. To teraz wyobraź sobie, że mamy taki krótki materiał nagrany telefonem, z którego jasno i niezbicie wynika, że jesteś znana na całym świecie. Ojejku. Pa, pa. Wasted, oh, I'm feeling wasted, kinda lame and hazed. What did I do last night? Papa, 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 papa. Co z tym panem to zaśpiewasz? Ten, bo mnie ten się z Włoch bardzo podobał. Dużo entuzjazmu jednak miał. Jejku, jak fajnie. To jest materiał dla ciebie. Patrz, naprawdę na całym świecie jesteś. Bardzo, bardzo prosimy uprzejmie. Możesz ich odszukiwać, nawet jakieś adresy damy. No dobrze, no to już wykonawców masz, ta liczba jakby jest ciągle większa, więc co teraz przed tobą? Co teraz? Teraz przede wszystkim wydałam album, pierwszy album At The Blonde i skupiam się na promocji. Niedługo wyjdzie teledysk do kolejnego singla i później kolejny singiel i kolejny i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jesteś nastawiona kosmopolitycznie. Troszkę tak. Troszkę tak. Gotowa na to. Jestem gotowa na to, a czy ten świat będzie gotowy na mnie i czy będzie chciał mnie to zobaczyć? No ale już troszeczkę tego zaznałaś, nagrywając pierwszy utwór i dużo było wokół tego szumu. Tam uległaś, prawda, namową propozycją. Podobało ci się to wszystko, ten pierwszy szum, to, że teledysk w internecie wzbudził niesamowite emocje, tak. Że The Sun o tym pisało i tak, tak dalej. Tak, tak, mi się bardzo to podobało, bardzo. Ale jeszcze kiedyś wystąpisz z osobnikami nieubranymi? Ojku, myślę, że ten temat już mam troszkę przerobiony. Myślałam, że w ogóle, że skończyłaś ten temat. Ale bardzo często gdzieś na koncertach podchodzą do mnie ludzie i się po prostu przy mnie rozbierają, więc jakby jestem troszkę na to skazana. Tak nagle? Podchodzą mi, że oni chcą wystąpić w teledysku i czy oni się nadają i zaczynają rozbierać, więc... O, ale to fajne, to jest bardzo fajne, tak. No popatrz, ile jest dobrych odcieni twojej pracy. Ale ja wiem, że ty tam gdzieś w środku jesteś bardzo skupioną, poważną, młodą osobą, która wie, czego chce i bardzo nad sobą pracuje. Także no, tego ci przede wszystkim gratuluję. Dziękuję. No i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Jako przedstawicielka Slow Life żyje nieśpiesznie, nawet jej zegarek się nie śpieszy. Moim gościem jest Misia Furtak. Bardzo się cieszę, że będę miała okazję porozmawiać z Alicją, bo nie rozmawiałyśmy jeszcze nigdy wcześniej. Też nie do końca wiem, co tutaj robię, więc nie wiem, czego się spodziewać, ale jestem bardzo podekscytowana do tego stopnia, że obudziłam się.